Istota Kościoła na tym właśnie polega, że on wyznaje i wzywa wszystkich do wyznania. Tym zaś, którzy wyznają, że Jezus Chrystus jest Bogiem, zapewnia takie moce i siły, które nie niszczeją aż do skończenia świata. Kardynał Stefan Wyszyński, 25 września, niedziela. Witamy Was w niedzielę, w Dniu Pańskim, wspólnie i dzielimy się słowem z dziennika duchowego rozmów Alicji Lęczewskiej z Panem Jezusem ze słowa pouczenia, a słowo na dzień dzisiejszy jest otóż to takie. Podczas drogi krzyżowej usłyszałam. Nie chciałem upaść. Robiłem wszystko, co mogłem, aby nie upaść w tej trzeciej stacji. Ale słabość człowieka jest wielka i nie mogłem jako człowiek jej opanować. Gdy upadłem, bili mnie i kopali. Pogardzali mną. Nie było takiego, kto chciałby mi pomóc wstać, a ja sam nie mogłem. I jeszcze bardziej osłabiony ich znęcaniem się nade mną, a przecież trzeba było, abym nie zginął w drodze, lecz szedł dalej. Mówię ci to, abyś zastanowiła się nad tym, jak postępujesz, widząc człowieka upadającego. Czy czynisz w swym sercu i swymi dłońmi, by nie udręczyć go, lecz podnieść? Myśl i modlitwa to też czyn, bardziej skuteczny niż wysiłek rąk, pozbawiony łączności ze mną. Z psalmu 136. Chwalcie Pana, bo jest dobry, bo Jego łaska na wieki. Chwalcie Boga nad bogami, bo Jego łaska na wieki. Chwalcie Pana nad panami, bo Jego łaska na wieki. On sam cudów wielkich dokonał, bo Jego łaska na wieki. On w swej mądrości uczynił niebiosa, bo Jego łaska na wieki. On rozprostał ziemię nad wodami, bo Jego łaska na wieki. Uczynił wielkie światła, bo Jego łaska na wieki. Kropka. Dziękujemy Wam bardzo za Wasz czas i za to, że jesteście z nami. Szczególnie nowe osoby, które dołączają do naszego kanału Echo Boga Fiat. I warto się zastanowić, co sam robię, widząc upadającego człowieka. Miejcie piękną, wspaniałą niedzielę. Pozdrawiamy serdecznie. Przemek, Marny Pyłek. Bogusia, żona Przemka. I Hania, ciocia Przemka. I babci Bobusi. Wnu? Ta dziadka. Tak jest. Pozdrawiamy z Panem Bogiem. I z aniołkiem. Ciao, ciao.